Dostaliśmy wyciek overalla Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo w jej sporce FC24 i overall m.in. Portugalczyka może Was mocno zdziwić. Nowa animacja otwierania paczek w jej sporce FC24, gdzie możemy zobaczyć nawet podwójny walkout. A więc cześć, jestem Kuba i witam Was w kolejnym odcinku z newsów oraz ciekawostek ze świata i jej sporce FC24. Jeżeli także czekasz na nowe newsy oraz odcinki, to staw łapkę w górę oraz subskrypcję. No i standardowo dobijamy 400 łapek w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że kolejny raz Wam się oczywiście uda i wtedy będzie więcej odcinków na tematy właśnie związane z jej sportem FC24. A teraz już nie przedłużam i przechodzimy oczywiście do odcinka. A na sam początek dostaliśmy propozycję karty Inform w jej sportce FC24 i jak to może wyglądać. Generalnie warto powiedzieć o tym, że karty Inform będą miały także zmienne pozycje w jej sportce FC24 i jeżeli na przykład piłkarz będzie grał mecz, nie wiem, jako środkowy pomocnik defensywny, a jest środkowym obrońcą, to dostanie właśnie swoją kartę Inform na pozycji SPD i może się to różnie oczywiście zmieniać. Więc według mnie to jest oczywiście jak najbardziej na plus. Generalnie design kart, jak sam mówiłem, bardzo ładny. Tutaj widzimy Erling Haaland. No i także chyba jesteśmy wszyscy zgodni, że prawdopodobnie piłkarz nie jedną taką kartę właśnie w formie w jej sporce FC24 dostanie, gdyż no piłkarz jest naprawdę no w świetnej, topowej formie. Wydaje mi się, że raczej nie utraci jej w przyszłym sezonie, który zaczyna się już w Premier League za niecały miesiąc, więc naprawdę będzie się dużo działo już za niedługo. No i zobaczymy, czy będzie w tej samej formie, aczkolwiek ja uważam, że jest to jak najbardziej pewne. No i Haaland jako twarz gry na pewno nie jednego informa dostaje na 100%, a czy więcej, to także jestem raczej w tym przypadku spokojny. Więc wy napiszcie, co sądzicie o tym designie ogólnie kart, no i chętnie poczytam wasze zdanie na ten temat. No i teraz coś takiego jak propozycja cieszynek, które możemy zobaczyć kiedyś w jej sporce FC24. Tutaj na przykładzie, że Erling Haaland jeździ na skuterku takim, kiedy strzeli bramkę. Szczerze mówiąc, czegoś takiego nie widzieliśmy chyba nigdy. Oczywiście to jest w ramach takiej ciekawostki, może takiego prześmiewczego czegoś, co zobaczyliśmy od Donka właśnie także na Twitterze. Generalnie, no cóż, według mnie takie cieszynki bardziej zwariowane są możliwe w przyszłych edycjach gry od EA, no gdyż wiemy, że już patrząc na to, że mamy składy damsko-kobiece, oraz to, że no naprawdę się to troszkę zmienia i troszkę idzie w taki mniej realizm, jeżeli chodzi o na przykład składy, aczkolwiek grafika wygląda coraz lepiej, więc możliwe, że kiedyś będzie coś takiego. Pamiętam, że w którejś FIFA nawet UFO mogło podczas meczu pojawiać się na boisku i zabierać piłkarzy, więc to też było ciekawe. No i koniec końców z tego oczywiście zrezygnowali, więc to tak to się prezentuje. No aczkolwiek wy napiszcie, co sądzicie o takich cieszynkach, czy chcielibyście, żeby cieszynki były właśnie no tak bardziej w stylu, można powiedzieć, komicznym, coś takiego. Tak myślę, można to chyba tak to nazwać, więc napiszcie. No cóż, pewnie by bardziej denerwowały niż zwykle, aczkolwiek także byłoby coś ciekawego, więc tutaj nie jestem na tak ani na nie. Czekam także na wasze zdanie, aczkolwiek to jest tylko oczywiście to, co może być kiedyś w grze, aczkolwiek wydaje mi się, że warto to dodać do tego odcinka, więc co o tym sądzicie wy, to napiszcie w komentarzu, no i czekam na wasze zdanie. I tak, tutaj dostaliśmy nowe typy tutaj poruszania się po boisku. Jest to Lenti, Mostly Lenti, Controlled Lenti, tutaj resztę możecie sobie przeczytać, czyli będzie więcej stylu właśnie, i to jest chyba ogólnie poruszanie się, bieganie w grze. Wiemy, że w tym roku Lenti no było najlepsze z samego początku gry, później Explosive było już bardziej grywalne, ale wiemy, że Lenti u takich piłkarzy bardziej rosłych, silnych jest naprawdę czymś niesamowitym i potrafi naprawdę odmienić jakość danej karty w grze. Więc wydaje mi się, że jeżeli wszystko będzie tak fajnie boostowane i znowu będzie ten jeden typ, który na pomoc pozwoli nam takimi kartami, których często się nie używa w grze, używać je właśnie w nowej grze od EA, będzie czymś naprawdę bardzo spoko i wydaje mi się, że no naprawdę może być to coś fajnego. Więc wy napiszcie w komentarzu, co o tym także sądzicie, co sądzicie, że także jest poszerzona gama tych stylów poruszania się. Ja uważam, że spoko, gdyż naprawdę no zobaczyliśmy w tym roku, że te karty, ci zawodnicy naprawdę mogą się fajnie poruszać i to także wpływa mocno na grywalność, więc jeżeli no usprawnią to i nie będą także zmieniali tego, że jakiś styl będzie bardzo grywalny, tylko będzie, tak można powiedzieć, ta równi z jakimiś lekkimi po prostu boostami w danych właśnie stylach poruszania się, to będzie coś naprawdę fajnego. No a co wy o tym sądzicie, to napiszcie oczywiście w komentarzu. I tak, tutaj jeżeli mówiliśmy o Evolution, tak może to mniej więcej wyglądać. Tutaj oczywiście na przykładzie Gülera, tak to się chyba mówi, piłkarza z Turcji, który wszedł właśnie do Realu Madryt. I tak może wyglądać jego karta na początku, później jak ją ulepszamy i tak na samym końcu. Czyli widzimy jednak, te karty będą wyglądały inaczej niż o tym myśleliśmy na samym początku, jeżeli jak to będzie wyglądało, czyli będzie zapewne kilku piłkarzy, których będzie może tak właśnie boostować. Aczkolwiek i tak uważam, że pomysł jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj tak jak mówiliśmy też w poprzednim odcinku,
będzie można boostować ich za coinsy, więc uważam, że naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. No i cóż, tutaj mamy także pokazane trzy typy kart, czyli złota, tutaj bardziej przypomina tą kartę dla pro playerów, co dostają, czy dla piłkarzy, którzy grają w FIFA, którzy ją dostają, no i na sam koniec ma wyglądać tak ona, więc cóż, na pewno nie jednym zawodnikiem będzie można fajnie się pobawić i zobaczcie, jak tutaj wzrasta automatycznie grywalność tej karty i ma on naprawdę bardzo fajne statystyki, także jest inna pozycja, więc cóż, ja tutaj uważam, że EA naprawdę fajnie to wymyśliło, generalnie sama grafika bardzo ładna, no i zobaczymy, czy właśnie tego piłkarza też będzie można ulepszać, bo nie wiem, czy to w końcu będzie można każdego, czy będą jacyś wybrani, także to będzie się upgrade'owało tych piłkarzy w zadaniach, więc tutaj różnie to można oczywiście interpretować, aczkolwiek no z takiej fajnej karty, którą gramy, a nie dostaje ona żadnych specjalnych kart, będzie można samemu taką zrobić i fajnie sobie ją boostować, co na pewno wpłynie na lepsze granie oraz większą frajdę z gry, kiedy właśnie naszego piłkarza, którego lubimy w prawdziwym życiu, albo dobrze nam się gra, bo wiemy, że dużo jest takich piłkarzy, którzy mają fajną kartę zwykłą, ale z kolejnymi tygodniami ta grywalność jednak spada, no już to wygląda wtedy inaczej, ale no tutaj naprawdę bardzo fajnie ze strony EA, no i to jest jak największy plus, no i nawet ta sama grafika oraz jak to pokazuje, coraz bardziej napędza chyba hype tej gry. No i teraz przechodzimy do oficjalnego designu kart w EA Sports FC 24 i będzie to wyglądało koniec końców tak. Będzie oczywiście zdjęcie, na górze będzie overall, pozycja, tutaj będzie styl gry oraz tutaj ta jedynka, aczkolwiek to, co oznacza, to nie wiem. Na dole mamy nazwisko, tutaj no, statystyki i na dole będziemy mieli flagę, ligę oraz będziemy mieli także klub. Więc pierwszy raz widzimy także już oficjalnie, że będzie liga u piłkarzy na kartach. Ogólnie uważam, że fajnie jest to wszystko rozmieszczone. Jeżeli wiecie, o co chodzi z tą jedynką, to możecie napisać oczywiście w komentarzu, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Czy to może chodzić, że pierwszy właściciel albo coś takiego, ale tutaj naprawdę no nie wiem, co to oznacza, więc jeżeli wy wiecie, aczkolwiek pewnie już wiecie, ale no ja jeszcze tego chyba nie odnalazłem, o co z tym chodzi do końca, aczkolwiek uważam, że naprawdę bardzo fajnie to zrobili. Na początku miało wyglądać to inaczej, że klub miał być oraz reprezentacja po lewej stronie, ale na dole także to wygląda fajnie, karta mini, także wiemy, że jest po prostu już bez statystyk i na górze są, znaczy na dole już są tylko kraj, liga oraz klub, więc tutaj no trzeba naprawdę pochwalić grafików oraz ten design, no na pewno nie wygląda tak źle, jak myśleliśmy na samym początku. No i cóż, no karta bardzo fajna, w końcu coś nowego, jak to już mówiłem nie raz, ten design się troszkę zmieni. No i co wy sądzicie o tym designie, to napiszcie w komentarzu, bo jestem w sumie ciekaw waszego zdania, bo pamiętam, że kiedyś zdania były podzielone. No a koniec końców napiszcie, czy bardziej podobała wam się karta z początków, czy jeszcze z FIFA 23, czy jednak ta, która będzie w EA Sports FC 24. I tak, dostaliśmy generalnie coś takiego na Twitterze, że jakaś już osoba mogła dostać EA Sports FC 24. I tutaj pytanie, czy to jest fake, czy także nie. Aczkolwiek, kiedy patrzymy tutaj nawet po tej okładce, wygląda jakby była ona po prostu włożona, przynajmniej tak mi się wydaje. No bo wiemy, że oczywiście bety nie dostaje się w takim stylu, tylko po prostu jako kod. A do tego wiemy też, że no jednak ciężko dostać chyba grę kilka miesięcy przed premierem. Oczywiście wiemy, że już pewnie jakaś kopia tej gry jest, gdyż po prostu no nie wydaje się na ostatni moment, tylko one są wcześniej dla testerów i tak dalej, więc tutaj zobaczyliśmy także od konta zweryfikowanego i to było ogólnie dużo reakcji pod tym, aczkolwiek według mnie to może być fake, wydajcie znać, co o tym sądzicie, aczkolwiek jak widzimy samą wersję pudełkową, wygląda ona naprawdę bardzo ładnie, według mnie sama okładka w wersji standardowej, no naprawdę oddaje ten Haaland, pasuje tutaj wręcz oczywiście idealnie, więc ja uważam, że bardzo fajnie to wszystko rozwiązali, wydajcie znać, co także o tym sądzicie, tutaj bardziej taka ciekawostka, czy także nawet pytanie do was, co jakby myślicie, jak to będzie wyglądało, aczkolwiek no okładka bardzo fajna, no i tutaj chyba nic więcej dodawać już nie trzeba. I tak, dostaliśmy także już karty ikon, które zobaczyliśmy oraz Foot Hero oraz karty, które jeszcze nie zostały w 100% potwierdzone, aczkolwiek zobaczymy je w EA Sports FC 24. Więc tak, dużo się o tym mówiło od dłuższego czasu, aczkolwiek wiemy, że Turan będzie na 100%, McMahon też. Jest tutaj wiele takich kart i tutaj były one testowane, więc cóż takiego mogę wam teraz pokazać. Aguero, Schneider, Paulo Futre, Tevez, Lizarazu, Ramirez, Nakamura, Viali, Giuli, Turan oraz McMahon. No cóż, to są te karty, które prawdopodobnie zobaczymy jako właśnie ikony albo Foot Hero. Wydajcie znać, jaką kartę byście dali danemu zawodnikowi. Tutaj według mnie Aguero ikona, Schneider może Foot Hero, aczkolwiek wiemy, że Schneider tą Foot Hero dostanie. Paulo Futre Foot Hero, Tevez Foot Hero, no tutaj praktycznie wszyscy Foot Hero już powinni dostać oprócz Aguero, tak według mnie. To powinno się tutaj prezentować, więc wydajcie znać, co o tym sądzicie. Generalnie na Aguero prawdopodobnie będzie bardzo grywalną kartą i nie ma nawet co mówić, że nie. Więc cóż, jeszcze można tutaj oczywiście dodać. No co, te karty piłkarzy,
te karty. W sumie bardziej chodzi o piłkarzy, których jeszcze pamiętam, na przykład Aguero, Schneider, Tevez, Ramirez, czy także Arda Turan. To są tacy piłkarze, którzy jeszcze grali niedawno oraz byli w tych pierwszych w Ultimate Team. Więc naprawdę bardzo fajnie, no i nic więcej dodawać nie trzeba i napiszcie, co o tym sądzicie. No i teraz przechodzimy do tego, jak będzie wyglądała karta Foot Hero, a czy już bardziej Ut Hero w eSports FC24. Tak się będzie prezentował design, tutaj na przykładzie Al Owairana, czyli piłkarza, którego ja osobiście trafiłem chyba z 3 razy w tej grze i to w różnych edycjach, więc no tak. Aczkolwiek piłkarz jest bardzo grywalny, więc nie ma mówić co nie, że nie, nie co nie. Karta wygląda naprawdę bardzo ładnie, ten design się tutaj idealnie pasuje, no i trzeba przyznać, że naprawdę postarali się bardzo z tym designem, więc uważam, że to jak największy plus. Naprawdę karta no bardzo ładna, czy ta mini, czy także duża. Statystyki ładnie wyglądają, wszystko się pięknie wyróżnia, więc takiej karty wam wszystkim życzę już w pierwszych tygodniach oczywiście grania w Ultimate Team, więc wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Wydajcie znać, co o tym sądzicie, czy wam także się tak bardzo podoba, aczkolwiek ja uważam, że wygląda to po prostu super. No i tak, dostaliśmy animację otwierania paczek i co warto powiedzieć, kiedy trafimy dwie karty, które mają walkout, to będziemy mieli dwie animacje i dopiero w tej paczka się otworzy, tutaj właśnie na przykładzie, gdzie trafia się Haalanda Informa, a w paczce jest Haaland na walkoucie oraz Kylian Mbappé, więc to jest naprawdę bardzo fajnie rozkminione, gdyż teraz będziemy już po animacji wiedzieli, że będziemy mieli dwa walkouty, więc bardzo fajnie to jej naprawdę no zrobiło i trzeba przyznać, że to jest wszystko świetnie dopracowane, sama animacja jest naprawdę bardzo ładna, no i nic chyba tej więcej dodawać nie trzeba. Wydajcie znać, co o tym sądzicie, tej możliwe, że puszczę wam także film, jak to wygląda, jak to będzie generalnie już wyglądało w eSports FC24, więc no cóż, naprawdę tutaj postaranko mocne według mnie ze strony EA i nie ma nawet co mówić, że nie. No, trafić takiego Haalanda oraz Mbappé w jednej paczce na samym początku gry, albo nawet w pierwszych miesiącach jest czymś niesamowitym i duży będzie na pewno z czegoś takiego zarobek, więc tego także wam oczywiście życzę i takich widoków już w pierwszych dniach nowej gry. Naprawdę już się doczekać nie mogę i trzeba przyznać, że naprawdę zrobili to bardzo ładnie. No, ale waszego zdania także chętnie się dowiem i zobaczę, co piszecie tam w komentarzach. No i na sam koniec overalle Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo. Dostaliśmy pewien wyciek właśnie tych dwóch piłkarzy na Twitterze, nawet skąd zweryfikowanych, z tego co widziałem w niektórych komentach, dużo artykułów, ale zacznijmy na początek od Messiego. Mówi nam o tym, że Messi w eSports FC24 ma mieć overall na poziomie 88, czyli piłkarz dostanie prawdopodobnie downgrade o 3. Oczywiście można to zrozumieć, przechodzi do ligi MLS, nie jest to jakaś topowa liga, do tego no także za wiek, aczkolwiek i tak to cały czas dziwi. Oczywiście tutaj to są przecieki, to jest nic potwierdzonego, tylko trzeba brać to piąte przez dziesiąte, aczkolwiek prawdopodobnie taki overall Leo Messi dostanie. Statystyki jeszcze z poprzedniej FIFA, gdyż no tutaj bardziej chodzi oczywiście o overall, aczkolwiek no bardzo możliwe, że właśnie taki overall dostanie Leo Messi, który nie będzie ani za niski, ani za wysoki, więc uważam, że taki w sam raz, jeżeli chodzi już o te ostatnie lata kariery Argentyńczyka. No cóż, wydajcie znać, że jesteście fanem właśnie Messiego, tak jak ja, co o tym sądzicie. Według mnie overall jak najbardziej adekwatny. No wiemy, że sezonu nie rozegrał on złego, no ale prawdopodobnie tym już starszym piłkarzom, którzy przeszli do tych słabszych lig na taką piłkarską emeryturę, no raczej będą overall obniżać, aczkolwiek przejdźmy z tego samego wycieku, możemy dowiedzieć się o tym, że Cristiano Ronaldo ma mieć overall na poziomie 83. Jak jeszcze z Messi bym się zgodził, to z Ronaldo naprawdę ciężko, więc tutaj nie wiem, co sądzić sam o tym wycieku, gdyż mówi o tym, że właśnie Ronaldo może mieć taki overall. Wiele z was nawet pisało w ostatnim odcinku, pod ostatnimi odcinkami, żebym o tym powiedział, więc tutaj do tego odcinka dodaję, czy taki overall może mieć Ronaldo. Tutaj według mnie daje małe na to szanse, że dostałby aż downgrade'a o 7, bo zapada dosyć sporo. Ja rozumiem, że Ronaldo nie rozgrywa jakiegoś świetnego sezonu z zeszłego między innymi oraz no przeszedł jednak do Ligi Arabskiej, no i ten overall na pewno też spadnie. Jak Messi ma mieć 88, no to jednak wątpię, że Ronaldo tylko 83, bo to jest naprawdę bardzo niski overall. Więc dajcie znać, co o tym oczywiście sądzicie. Tutaj jeszcze wdaję wam gdzieś ten artykuł, jak to generalnie wygląda. Więc naprawdę no jest to dosyć ciekawe i zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko oczywiście w praniu. No ale co wy sądzicie o tych overallach i jakie sami byście dali overalle dla Messiego oraz Ronaldo, to napiszcie w komentarzu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję pod tym odcinkiem na tym kanale. Jeśli oglądasz do końca ten odcinek, to napisz w komentarzu Ronaldo, a ja ci przypnę serduszko, bo będę wiedział, że oglądasz do końca. No i cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach z ciekawostek, newsów na temat eSports FC na moim kanale. Do usłyszenia i cześć!